Cześć Wojtku, witam Cię u siebie można powiedzieć, w premierowym odcinku z serii cyklu filmików Gitarowy Kącik Probo. No i jak wiadomo, gitarowo, to pierwsze pytanie o gitary, czyli marka, model, preferencje. Wiesz co, ja powiem tak, że ja jakoś z wielkim nabożeństwem nigdy nie podchodziłem do instrumentów. Po prostu, jeżeli był dobry i grał, to był dla mnie dobry i to wszystko. Bardzo wiele lat wcześniej grałem na gitarach Yamahy, na przykład, które nie są jakby na tej półce najwyższych marek, najbardziej znanych marek, ale to była świetna gitara. Zmieniłem w nim tylko pick-upy i w zasadzie ta gitara bardzo długi czas mi służyła. W tej chwili mam tak naprawdę trzy gitary, z których korzystam najczęściej. To jest Music Man L3, czyli sygnatura Steve'a Lukathera. Mam Fendera Stratocastera American Standard, ale też mam wymienione pick-upy, bo chciałem mieć humbuckera, więc trzeba było troszkę Pokombinować. zrobić tam modyfikacji. Oczywiście i Gibson Les Paul. To są trzy takie podstawowe wiosła, których używam, elektryczne. A jeśli chodzi o akustykę, to jest Martin, na którym gram już kilkanaście lat. W międzyczasie grałem na Takaminie, mam Takaminę też 12-strunową. Także mniej więcej tak się przedstawia moje instrumentarium. Zazwyczaj każdy gitarzysta też ma taki swój jakby początek. W moim przypadku, powiedzmy, to były lata podstawówki. Próbowałem, przeraził mnie ten instrument, odrzuciłem go. I przyszły tak lata szkoły średniej. Zacząłem dużo słuchać Janka Borysiewicza, Slasha i wtedy ta inspiracja tak mnie nakręciła, że jednak już tej rezygnacji z instrumentu nie było. A jak to u Ciebie z tym było? No, u mnie fascynacją zaczęła się gdzieś tak pod koniec szkoły podstawowej. Ja byłem w szkole muzycznej i w tej szkole muzycznej grałem na skrzypcach najpierw, później na altówce. Oczywiście obowiązkowy fortepian do tego. Natomiast to nie były instrumenty, które lubiłem. Trzeba było na nich bardzo dużo ćwiczyć utwory takie, za którymi też nie przepadałem, bo to oczywiście szkoła muzyczna, więc muzyka klasyczna. I nigdy jakby nie miałem serca do tych instrumentów. I gdzieś tak właśnie pod koniec podstawówki, na początku liceum, zacząłem się interesować gitarą. Zawsze mnie ten instrument ciekawił. Jak słuchałem muzyki, to obok wokalisty gitara była najważniejsza i najbardziej charakterystyczna. I tak się zaczęło. Najpierw uczyłem się na gitarze akustycznej, a później pierwsza gitara elektryczna to był Cort, taki wzorowany na Les Paulu, ale Cort z lat 70. Wspaniała gitara zresztą. I to był mój pierwszy instrument, taki poważniejszy, i na nim się nauczyłem grać tak naprawdę. Także ta gitara była zawsze dla mnie instrumentem, po który sięgałem z wielką przyjemnością, z pasją, i nikt mnie nie musiał prosić, żebym poszedł poćwiczyć, tylko sam sobie chodziłem ćwiczyć. A w zasadzie to nie były jakieś takie klasyczne ćwiczenia, czy gamy, czy pasaże, tylko ja próbowałem uczyć się swoich ulubionych utworów. Więc od samego początku to była pasja i przyjemność, i tak zostało do dzisiaj. No ja jak się uczyłem, to robiłem jeden podstawowy błąd na gitarze. Uczyłem się z tabulatury, przez co słuch jakby troszeczkę później dopiero się doszlifował do grania. A myślę, że jednak się powinno próbować coś skopiować najpierw swojego słuchu, niż sięgać po tabulatury i się uczyć z Zdecydowanie tabulatur. tak. Ja jestem też orędownikiem takiego sposobu nauki, bo przy okazji kształci się twój słuch. I nawet jak nauczysz się czegoś błędnie, czy też nie tak, jak zagrał któryś z mistrzów, których chcesz powtórzyć,
No to łapiesz dźwięki i próbujesz nauczyć się ze słuchu. To jest dużo fajniejsza metoda niż siedzenie z tabulaturami i każdy palec na każdej strunie układać tak, jak jest tam napisane, czy też narysowane bardziej. Więc oczywiście są zwolennicy tabulatur, bo to jest no taki zapis obrazkowy też dla niektórych jest łatwiejszy. Dla mnie nigdy nie był, nie korzystałem też z tego nigdy. Wolałem się nauczyć ze słuchu, nawet z błędami, a później je skorygować, ale właśnie opierając się na tym, co słyszę, a nie co widzę. Jak już jesteśmy teraz przy gitarach, to dorzućmy do tego brzmienie, czyli przede wszystkim, wiadomo, mamy wzmacniacze, mamy Tak. procesory gitarowe i z czego, jeśli chodzi o Twoją duszę, dźwięk jest lepszy? Sam wzmacniacz gitarowy, czy jednak do tego musi być jakaś kostka dołożona, która to wzbogaca brzmienie? Jak to wygląda? Wiesz co, ja od 20 lat gram na jednym wzmacniaczu. To znaczy, oczywiście w międzyczasie sprawdzałem bardzo wiele innych i grywałem na innych wzmacniaczach, ale ten jest ze mną od 20 lat i nigdy mnie nie zawiódł. To jest lampowy wzmacniacz Engla, model Richie Blackmore. Bardzo prosty wzmacniacz, bardzo podobny w konstrukcji do Marshalla 800. No, ma tam funkcję boostera, oba kanały mają właśnie to podbicie sygnału i to jakby na tym tym się jedynie od 800 różni. Bardzo ładnie okrągło brzmiący vintage'owy lampowy wzmacniacz. To jest to co bardzo lubię. Oczywiście ja nie neguję żadnych nowinek i próbowałem grać i na Headrushu, i na Helixie, i miałem okazję zobaczyć, jakie możliwości ma Kemper, które to są bardzo, bardzo w tej chwili popularne procesory gitarowe. Ale jakoś to jest, co mnie od razu od tego odrzuca, to jest skomplikowane. U mnie nie może być nic skomplikowanego. W związku z tym ten wzmacniacz, który mam, 100-watowy, w zupełności mi wystarcza. Do tego dwie kolumny 2x12 ustawione w takie lekkie L na scenie, co powoduje, że dźwięk jest bogatszy. A jeśli chodzi o efekty, to nic też nadzwyczajnego. Chorus, delay, czasami wah-wah, ale też dość rzadko używam tego efektu. Więc to jest taki mój podstawowy zestaw gitarowy. Nie wiem, jak będzie teraz, bo przygotowujemy się do prób z nowym materiałem, który ukaże się 8 kwietnia, jako moja płyta solowa. No i tam jest tak wiele różnych brzmień, że nie wykluczam tego, że będę chciał użyć któryś z tych procesorów, tak jakby dla wygody. Natomiast na pewno będę musiał poprosić kogoś, żeby pomógł mi to wszystko zaprogramować, bo to jest nie na moje nerwy i nie na moją głowę, żeby tam w każde pokrętło, w każdy przycisk i jego możliwości się zagłębiać w nieskończoność. Więc zobaczymy, jak będzie. Na razie jestem gitarzystą starożytnym. Czyli podobnie jak ja, też nie lubię Tak. za bardzo mieszać właśnie, jak jest tak skomplikowanie. No Jednak pewnie. ta prostota daje tak, no, można powiedzieć, szybkość reakcji na to, co się chce uzyskać. No tak, na pewno. I nie musisz się zastanawiać, czy coś za chwilę się. Znaczy, zawsze się coś może zepsuć, oczywiście, ale przy takim prostym zestawie to się rzadko zdarza. Grywam też z takim zespołem bluesowym Teksasy, tutaj u mnie w Lublinie. I tam używam jeszcze bardziej no, okrojonego, że tak powiem, zestawu. To jest Vox AC30, podłączony bezpośrednio, znaczy gitara podłączona bezpośrednio do wzmacniacza, i do tego Tube Screamer, żeby móc sobie zrobić troszkę głośniej solówkę i żeby ten dźwięk był bardziej nasycony. I to jest wszystko. I to zdaje niesamowicie
egzamin przy tym naszym graniu. Jak już mówiłem właśnie o graniu i wspomniałeś, że nowości się ukażą w kwietniu. Tak. Pamiętam, w zeszłym roku chyba była wydana pierwsza piosenka, która ma tą płytę właśnie jakby promować. I chyba Tak. nawet tytuł tej piosenki jest tytułem albumu. Tak, to i właśnie dlatego tak nazwałem płytę od tej pierwszej piosenki, która powstała na płytę. Zastanawiałem się nad kilkoma innymi tytułami, ale ten jakoś wydał mi się najprostszy i najbardziej taki komunikatywny. I najbardziej odpowiada, jakby oddaje to, co czuję w tym momencie dokładnie. Czy w tym momencie możesz coś więcej zdradzić o tych utworach, o ilości, o długości, stylistyce? Tak, no jesteśmy w zasadzie w przededniu premiery, więc oczywiście, że tak. Utworów jest 12. To są utwory, które część z nich zrobiliśmy na próbach z zespołem. Część z nich napisałem sam i po uzbieraniu tego całego materiału, którego no, to było jakieś kilkadziesiąt, 30, może 40 pomysłów najróżniejszych na utwory, zawiozłem to wszystko do Marcina Limka, do producenta muzycznego, z którym dokonaliśmy selekcji materiału. I później zaczęliśmy opracowywać te wszystkie pomysły i składać z nich konkretne utwory. To cała historia. I tak jak mówiłem, utworów jest 12, ale oczywiście zostało nam bardzo dużo materiału. Niewykluczone, że jeszcze będziemy pracować nad tym, być może na drugą płytę. Nie wiem, bo jest za wcześnie jeszcze troszkę, żeby o tym mówić. A same numery, no cóż, jest bardzo dużo gitar, i elektrycznych, i akustycznych. Jest w tym singlu, który się ukazał prawie tydzień temu, jest użyty instrument, który się nazywa Irish Bouzouki. To jest taka ośmiostrunowa mandolina irlandzka. Jest electric sitar, którego użyłem w utworze zamykającym płytę Shangri-La. Także no jest tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. Oczywiście wspaniali muzycy grają na płycie. Tomek Gołąb na basie, Bartek Pawlus na perkusji, Bartek Jończyk na gitarach również, Mariusz Neyman śpiewający klawiszowiec. Ale także Marcin Limek, który jest współproducentem muzycznym płyty wraz ze mną, też zagrał trochę gitar, zagrał bardzo dużo instrumentów klawiszowych, pośpiewał chórki. Moja żona również występuje na tej płycie jako chórzystka. Zaśpiewała chyba w 8 czy 9 utworach. Dodała jakby ten żeński pierwiastek chórkom, co brzmi bardzo fajnie. No także. Także tak to mniej więcej się przedstawia. Płyta już 8 kwietnia i mam nadzieję, że posłuchasz i będziesz mógł mi powiedzieć, co na ten temat sądzisz. To na pewno, a jak już jesteśmy przy twórczości, właśnie przy płycie, to jak u ciebie to jest z tą twórczością? Bo na przykład ja mam coś takiego, że najpierw musi być jakiś riff na gitarze, coś, dopiero do tego dopisuję tekst, dopiero potem jakby melodia, a u ciebie jak to O wygląda? nie, tekst u mnie powstaje zawsze na samym końcu. Najpierw muzyka, czyli no to bardzo różnie to bywa, bo ja sporo piszę sam w domu. Oczywiście to są takie zupełne, że tak powiem, zaczyny piosenek. To bardzo rzadko się udaje tak, żeby usiąść i mieć całą piosenkę już w głowie. Czasami jest kawałek zwrotki, czasami dobry refren przychodzi do głowy i nad tym się później. Nad tym później pracuję. Więc najpierw muzyka, później jak już jest muzyka zarejestrowana w formie demo z jakimś norweskim wokalem czy coś takiego, tak się mówi na ten język, którego się używa w demówkach, kiedy nie ma jeszcze tekstu prawdziwego. Więc i wtedy dopiero zabieram się do tekstów. Oczywiście ja, jeśli chodzi o teksty polskie, nie jestem biegły, nie napisałem nigdy, nie napisałem do momentu mojej płyty, nie napisałem tak dużo tekstów po polsku, jakby do jednego projektu, nigdy.
Więc uznaję to za sukces, że udało mi się, że nie ma tam jakiejś grafomanii, że one, każdy z tych tekstów jest o czymś i nie jest głupawy. Mam nadzieję, oczywiście. Ale dałem też jakąś część utworów innym autorom do napisania Karolina Kozak napisała 5 tekstów, bardzo pięknych zresztą. Jeden z nich na pewno znasz, bo to jest właśnie utwór, znowu będziemy się śmiać, to jest tekst Karoliny. I jeden tekst napisał dla mnie Jurek Stankiewicz, z którym właśnie gramy razem w zespole Teksasy. Jurek jest moim kumplem od lat i świetnie się rozumiemy. I ten tekst, który się nazywa Słyszę Twój głos. Tak, to jest tekst Jurka. Także tak, to się przedstawia. Dobrze, to mam na razie u siebie wszystko, co chciałem. Życzę Ci powodzenia, jeśli chodzi o tą Twoją pierwszą, bo można powiedzieć, że to naprawdę jest debiutancka płyta, bo cały To czas byli jest, bracia, tak, nie? solowa debiutancka, chociaż tych płyt nagrałem trochę w swoim życiu, myślę, że kilkanaście na pewno, gdybym to próbował zliczyć. Ale tak, to jest debiut kolejny, nie wiem czy ostatni, pewnie tak, nie podejrzewam, żebym jeszcze próbował z czymś innym wystartować. No ale to debiutancka płyta solowa może być tylko jedna i to jest właśnie ta płyta. Oby się dobrze przyjęła. Sądząc po tych dwóch utworach, które już są, no to ja jestem nastawiony pozytywnie. Bardzo mi miło to słyszeć. Oczywiście tam będą również utwory hardrockowe i będą solówki gitarowe. Tego jest bardzo dużo. Każdy utwór jest nieco inny. Każdy utwór to trochę inny odcień muzyki rockowo-popowej, tej której ja lubię. Więc naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego, jak ta płyta wyszła. Jest jednak coś, kurczę, o co zapomniałem Cię zapytać, Tak, słucham, oczywiście. a mianowicie Twoje inspiracje, bo jak mówiłem, u mnie jednak ten Slash Jan Borysewicz, a u Ciebie jak to wygląda? No Jan Borysewicz to oczywiste, to jest wspaniały gitarzysta, wspaniały kompozytor również. On ma taki dorobek piosenkowy, że to głowa boli. Poza tym bardzo go lubię też prywatnie. Znakomity facet. Janek jest znakomitym gościem. Slesza oczywiście też doceniam, ale to nie mogę powiedzieć, że to był mój profesor gitarowy. Ja jestem bardziej osadzony w klasyce rocka, w związku z tym takie zespoły jak Deep Purple, czy Black Sabbath, czy Led Zeppelin, Rainbow, White Snake i tak dalej. To jest to, na czym się wychowałem tak naprawdę. A więc gitarzyści tacy jak Ritchie Blackmore, jak Steve Morse, Tony Iommi, John Sykes, który grał w White Snake, Steve Lukather, który jest podporą zespołu Toto, znakomity gitarzysta i świetny wokalista. Jeff Beck oczywiście, no jest ich całe mnóstwo, tych gitarzystów, których lubię. Gary Moore. Mam oczywiście ich płyty w domu i wracam do nich bardzo, bardzo, bardzo chętnie. Na koniec powiem Ci, Wojtku, tylko to, że miałem cały czas, że tak powiem, tych dwóch gitarzystów przed oczami, Janek i Slash, i to był taki, no, podium, nie? No wiadomo, też lubię na przykład od nas z polskich Jurka Styczyńskiego, Skawińskiego i tak dalej, Oczywiście. ale z młodego pokolenia jesteś pierwszym gitarzystą, który wskoczył właśnie w to miejsce, gdzie jakaś ta inspiracja się tobą zaczęła. No bardzo mi miło to słyszeć. To posłuchaj, musisz posłuchać płyty, zobaczymy, może tam też znajdziesz jakąś inspirację. A gitarzystów fenomenalnych u nas w Polsce jest całe mnóstwo. Z takiego najmłodszego pokolenia, choć on już zdaje się, że się zbliża do 30, ale nie chciałbym przesadzić. To jest Kuba Żytecki. To jest tak fantastyczny gitarzysta, tak utalentowany. Gra tak niesamowicie skomplikowane rzeczy z taką lekkością i z uśmiechem, że naprawdę to jest aż miło i popatrzeć i posłuchać. Kuba jest nieprawdopodobny. A z tego pokolenia starszego wymieniłbym jeszcze na pewno Marka Radulego, który
dzięki któremu bardzo wiele rzeczy gitarowych wydarzyło się i w moim życiu, bo to był Marek w 90 bodajże drugim roku dołączył do budki Suflera, ja miałem wtedy lat 16 i bardzo często zjawiałem się na próbach budki, żeby podpatrzeć właśnie Marka, jaki ma sprzęt, jaki ma gitary i jak gra. Absolutnie znakomity gitarzysta od lat i też wielka moja inspiracja. Fajnie. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Trzymam Dziękuję kciuki bardzo. i Dzięki. Czekamy na płytę. Dzięki piękne, pozdrawiam i wszystkiego dobrego.